Dzisiaj pokażę wam informacje o autobusach jeżdżących w Lublinie. Zapraszam do oglądania i zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Zacznijmy od tego, że MPK Lublin, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie zostało założone w roku 1929. A działa od 1912 przed wybuchem I wojny światowej i działał też podczas czasów stalinowskiej propagandy i hitlerowskiej okupacji Żydów. Teraz przejdźmy do autobusów. Najpierw powiedzmy sobie kilka słów o Solarisie w Lublinie. Trzeba powiedzieć, że Lublin posiada 405 sztuk pojazdów w zajazdni autobusowo-trolejbusowej na ulicy Gregowej przy rondzie między ulicą Pancerniaków. Agregowej. Pierwszy Solaris w Lublinie został dostarczony w 2000 roku, był to Solaris Urbino 15 metrowy pierwszej generacji i została tylko jedna sztuka tego modelu, trzecia generacja została dostarczona trzykrotnie w roku 2008, 2014 i 2018 roku, przez takie przedsiębiorstwa jak MPK Lublin i Rex Meteor w Sosnowcu i ZTM Lublin. Czwarta generacja Solarisów elektrycznych została dostarczona do Lublina w 2021 roku. Następnie mamy Jelcze M121M z czterema biegami. Dlatego jest przez cztery w końcówce po 121M. Zostały one dostarczone w roku 2019 z Warszawy. Potem mamy na mojej liście autosany 9-metrowe i 12-metrowe z silnikiem Cummins. Które możemy zobaczyć od roku 2011. Mamy jeszcze Mercedesy z serii Connecto i Citaro. Conecto zostało dostarczone w 2009 roku. Citaro w 2011 roku. Nawet były Connecto z emisją spalin Euro 6. Ale Warbas miał problemy z Lublinem. Więc zostały w 2019 roku wycofane z Lublina i pozostały w Warszawie do dziś. No i na samym końcu mamy Ursusa z serii elektrycznej. Tylko jedna sztuka jest na stanie, które zobaczymy w Lublinie od 2014 roku i na samym końcu tego filmu mamy Ursusy z serii AMS. AMS jest w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Białej Górze i tak Te pojazdy zostały dostarczone w Lublinie w 2018 roku. Miały być na początku elektryczne, ale jednak są z silnikiem kumins z normą spalin Euro 6. Dziękuję za uwagę, jak macie do mnie jakieś pytania odnośnie tego filmu to zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy moi mili, tyle na dzisiaj. Do następnego we wtorek.